Witam Was. W ciągu kilku miesięcy zostanie ogłoszony unijny standard tożsamości cyfrowej. Tak przynajmniej mówiła w lipcu zeszłego roku Ursula von der Leyen. Więc jeżeli komuś się do tego czasu będzie dłużyło, no to proponuję spojrzeć na propozycje amerykańskie, gdzie w tym systemie jest też miejsce dla współczynnika reputacji. No i co trzeba zauważyć, temu systemowi jest daleko w filozofii do chińskiego systemu kredytów społecznych. Aczkolwiek mamy tutaj do czynienia z budowaniem swojej bądź burzeniem swojej reputacji poprzez codzienne wybory. I w określonych okolicznościach człowiek będzie mógł pochwalić się swoją reputacją, ewentualnie zostanie zmuszony, żeby ją ujawnić. Czyli nie system, chiński system kredytów społecznych, ale bardziej uniwersum z jednego z odcinków Black Mirror, gdzie ludzie sami nawzajem siebie sprawdzali. Zapraszam. Na zaprezentowanej infografice widzimy uśmiechniętą panią, która ma na imię Joy. Obok mamy cechy tożsamościowe, na które składa się wiele różnych funkcji. No i tak wśród nich mamy reputację. Zacznijmy może od weryfikacji tej broszurki. W lewym górnym rogu widzimy, że to jest United States Agency for International Development. Strona oczywiście jest na domenie rządowej, a to jest jaczejka rządowa, amerykańska jaczejka rządowa. Oficjalnie są odpowiedzialni za administrowanie cywilną pomocą zagraniczną i pomocą rozwojową. No i też z innych dokumentów, bo to jest sama broszurka, wynika, że to jest produkt eksportowy. My sobie tutaj darujemy tę partię tekstu z góry, każdy może sobie to samemu poczytać, no to są truizmy, tak? Nas tutaj będzie dzisiaj interesowała głównie reputacja, aczkolwiek przyjrzyjmy się tak na szybko tym innym czynnikom. Mamy tutaj dane osobowe, adres urodzenia, data urodzin, miejsce urodzin, członkostwo w grupie, to może dotyczyć krajów z systemem kastowym. Reputacja, kwalifikacje, dane biometryczne, opis fizyczny. I tak mamy jeszcze trzy grupy aktywności, jeżeli chodzi o cyfrową tożsamość. Mamy głosowanie i wybory, identyfikacja, czyli dane osobowe oraz dane pracownicze, w których jest reputacja. Ale z opisu wynika, że tutaj chodzi o wszystkie interakcje, nie tylko w pracy. No zobaczcie sami. Gdy Joy porusza się przez życie, polega na różnych aspektach swojej tożsamości, aby uzyskać dostęp do różnych usług. No i ta ulotka jest datowana na kwiecień 2020 roku, czyli na chwilę przed epidemią COVID-a w Ameryce. Czyli projekt mógł zostać na jakiś czas zawieszony i bardzo prawdopodobne, że niedługo wróci w zmienionej formie, no, w której też będzie się wspominało więcej o COVID-zie czy generalnie o różnych chorobach. Tyle, że to była tylko ulotka i możemy tutaj się domyślać, co autor miał na myśli. Czepiamy się jakichś pojedynczych zdań czy wręcz wyrazów. Jednak trafiłem na inny dokument tej organizacji, 74 strony, no, gdzie tam już interpretacja reputacji nie pozostawia złudzeń. Kurier może zobaczyć jej zdjęcie twarzy, potwierdzające, że Maria jest tą samą osobą, która zarejestrowała się w usłudze UCID. Na podstawie dokumentów rejestrujących w pulpicie telefonu kuriera, wskazuje, że Mary ma niskie ryzyko podszywania się. Zasadą firmy jest akceptowanie każdego identyfikatora UCID, który spełnia to kryterium, oprócz potwierdzenia wizualnego. Po spełnieniu tych kryteriów Maria może odebrać swoją przesyłkę. W przyszłości, po zarejestrowaniu kilku kolejnych transakcji w blockchainie UCID, Maria zdobędzie cyfrową reputację osoby, która regularnie składa zamówienia u spójnej grupy dostawców i szybko płaci. Ale co jest ważne? Tutaj z jednej strony jest mowa o tym, że system, im będzie więcej wysyłane paczek do Maryi i nie będzie robiła problemów kurierowi, tym jej reputacja w tym tylko określonym zakresie będzie rosła, że jest rozpoznawalna, nie robi problemu przy odebraniu paczki z weryfikacją swoją. Między innymi, no nie robi jakichś scenek, że
mówi, że nie pokaże swojej reputacji, swojej cyfrowej tożsamości kurierowi. Tyle, że tutaj też mówimy o spójnej grupie dostawców. Czyli możemy sobie wyobrazić, że to nie będzie reputacja tylko dla danego kuriera, dla danej firmy kurierskiej, ale jakiejś spójnej grupy. I tak możemy sobie wyobrazić, że będą tworzone listy osób. W tym wypadku mały współczynnik podszywania się, ale równie dobrze mogą to być osoby ze współczynnikiem, wysokim współczynnikiem kontrowersji, gdzie niektóre, i to jeszcze w wymiarze politycznym czy społecznym, i niektóre firmy ze względu na swoją reputację nie będą chciały takich usług udzielać. A że będzie wspólna lista, no to niektórzy ludzie będą wyłączeni z wielu interakcji, które teraz są dla nas czymś normalnym. Chociażby mBank i kazus mBanku i Grzegorza Brauna. I drugi przykład, który już nie pozostawia złudzeń. System Trust ID 117 to aplikacja zbudowana na bazie indyjskiego systemu Aadhaar, która umożliwia użytkownikom weryfikację tożsamości pomocy domowej lub potencjalnych pracowników. Twórcy Trust ID mają nadzieję na integrację z rejestrami kryminalnymi, potencjalnie umożliwiając każdemu sprawdzenie pracownika, sąsiada lub nowego chłopaka córki. I ostatnie zdanie jest kluczowe. W połączeniu z cyfrową reputacją nadzór horyzontalny może zmienić tożsamość ze statycznej etykiety stosowanej przez państwo na coś, co stworzyli inni. Czyli dotąd, jeżeli masz sprawdzić tego przysłowiowego pracownika, czy jest uczciwy, czy nie kradnie, no to musiałeś go wysłać i potem zapłacić, odczekać o zaświadczenie o niekaralności. Koszty, czas. Wiadomo, że w niektórych zawodach no, pracodawcy sobie tego życzyli, ale tutaj masz to od ręki, więc będzie to nadużywane i tak jak mamy tutaj przykład nowego chłopaka, dziewczyny, no wiadomo, tam jest też inna kultura, prawda, jeżeli chodzi o stosunki damsko-męskie, więc to ma sens, prawda, aczkolwiek kultury się przenikają i różnych pomysłów możemy się spodziewać, czyli z jednej strony proponowanego systemu nie można porównać, przynajmniej tak mi się wydaje, z chińskim systemem kredytów społecznych, aczkolwiek w niektórych kwestiach idzie ono wiele dalej, jeżeli chodzi o interakcje społeczne. Już nie tylko instytucje państwowe, już nie tylko kupowanie czy czegoś, czy wynajmowanie, ale również interakcje między ludźmi. Zmienić tożsamość ze statycznej etykiety stosowanej przez państwo na coś, co stworzyli inni, tym klikaniem i ocenianiem. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną. Czy na YouTubie, czy wejdziecie na portal syp.tv od sypywania, gdzie są filmy starsze, których nie ma już ani na YouTubie, ani na CDA. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem dla tego kanału. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.